Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek z gry Battlefield 1 na trybie kampanii. Odcinek jest nagrywany na live, więc dlatego możecie widzieć licznik subów oraz kto ostatnio dał subka. No. Na live przeszliśmy sobie ogólnie dwie ostatnie misje w pierwszej części kampanii. Druga część nie wiem kiedy się pojawi, aczkolwiek jeżeli przejdziemy trzecią misję, to nagle będzie takie cięcie i na następnym odcinku będzie kontynuacja. W dzisiejszym odcinku mam za zadanie dość takie, można powiedzieć, ciekawe, ponieważ musimy zdobyć część do naszego czołgu. Tam bodajże świece zapłonowe, jak to się tam nazywa profesjonalnie. Niestety byłoby to zbyt łatwe, gdybyśmy po prostu musieli chodzić i zbierać te części. Dlatego będą nam towarzyszyły całe ogromy Niemców na takiej wiosce, więc... Czy nam się uda zdobyć te świece? Przekonacie się sami oczywiście, no, oglądając odcinek. No i cóż, w takim razie, jeżeli wam się spodoba taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz jeśli jesteście nowi na kanale, to subka, aby być na bieżąco z materiałami. Ja wam życzę miłego oglądania i do zobaczenia następnym razem. Elo! Ogólnie ten live to jest taki rama takiego odcinka, to się pojawi w końcu na tym. To się pojawi na tubach, więc spoko chyba, nie? W miarę. Co jest, Edward, co? Trzeba wymienić świece, ser. Trzeba poszukać innych wiosek. Widzisz ją, synu, czy widzisz wioskę? Cześć, Igor. Tak, widzę. Co tam u ciebie słychać? Nasze czołgi, czy widzisz tam gdzieś nasze czołgi? Nie wiem, czy w sumie nie jest troszeczkę za ciemno ten ekran. Mam takie, ale oczywiście na tubach to będzie w ramach. To będzie tak w miarach. Postaram się to troszeczkę tak rozjaśnić, więc powinno być w miarę okej. Czyli świece. Świece dla bez powinny być w tej wiosce. To się cieszę, Igor, w takim razie, że u ciebie dobrze. Chodźmy, Edwards. Głośniej mikrofon? Okej. Okay. Może teraz będzie okej. Okay. Jak teraz jest? Z Bogiem. Bo się przyda, żeby to na tubach było w miarę okej, okay, nie? No dobra, czyli co? Za zadanie mamy ogólnie dostarczyć teraz jakieś świece do naszego czołgu. Chodź na to. Prawda? Czołg to już złoma, on nie dożyje poranka. Czyli co, po prostu porzucasz misję? Nie rozumiesz? Finch i Pritchard, my wszyscy... Byliśmy spisani na straty. Jeśli tak, to... Cześć, Rafcio. Ty idź sobie. Nie uważ się tak do mnie mówić. Mam więcej misji na koncie, niż ty zażarłeś obiad. Więc lepiej, kurwa, idź stąd. Pracę na plastykę masz? A to jakąś ciężką pracę, czy taką sobie? No dobra, czyli... Wszystko mieliśmy robić razem. Czyli co, zadanie dość proste. Znaleźć części, uruchomić czołg, nie zginąć. No dokładnie, musimy zdobyć tutaj wioska nasza, tutaj taka ładna dość, pełna Niemców. Naszym zadaniem jest proste, jak konstrukcja cepa. Musimy zdobyć w świece dla naszego tej czołgu, o, tego, o, tutaj co widzicie. Taki ukryty, o, tego czołgu. Zadanie wydaje się dość trudne, samobójcze, ale coś poradzić, tak? Nic się nie poradzi, no to dobra. To jest jakaś wieża obserwacyjna, czy co? Bo to byś w sumie... Dobra, mniejsza. To jedziemy. Okej, okay. Użyj lornetki, aby dostrzec wrogów. Klikałem ku halo. A to może... Tam trzeba, dobra, tam jest lornetka. Kapuję, o co chodzi. Cześć, Rajana, co tam u ciebie? Dobra. Czyli lecimy na wieżę, sprawdzamy, gdzie są jacy wrogowie. O, tutaj coś jest. Mniami. Dobra, bierzemy to. Przytrzymaj, aby podnieść. Dobra, lepsza broń. Lepsza broń zawsze na propsie. To jest snajperka? A, to jest snajperka. Dobra, spoko. Wiadukt Bolesława? No, możliwe, że tak. To jest właśnie ten wiadukt. Dobra. Jezus. Dobra. Gdzie jest teraz ta nasza lornetka, która tutaj gdzieś miała być? A, to jest Q, tak? Nie. Nie rozumiem. Dobra, mniejsza.
No to strzelamy. Jeden kill. Ach, nie trafiłem. Chyba mnie zauważyli. Tak troszeczkę chyba. Dobra. Przyjdą ty czy nie przyjdą? Cześć Dominika. Jezus. Cześć Bartosz. Powodzenia, czy gimby już są. No. Okej. Okay. Więc jesteśmy ogólnie otoczeni. Jej. Tyle wygrać. Dobra. Gdzie się tu schodzi teraz? Moje tu. No dobra. Tutaj tak. Miałem to zrobić na cicho, a zrobię to na głośno. Typical. Okej. Dobra. Tylko, że... Dobra. Szybko, pod ścianę! O Jezus, idą mnie. Dobra, zabity. O kurde, szwab. Dobra, zabity. Teraz muszę niestety troszeczkę poczekać. Mam mało HP. O ty kurde, szwab jeden. Dobra, padł. O, zobaczymy co to jest. O tak, dobra. Tutaj by się bez kitu przydało wiedzieć, gdzie są jakieś wrogowie czy coś. Bardzo by mi to trochę pomogło. Dobra. Sorki, nie czytam czatu, ale teraz wiecie. To jest w ramach YouTube'a, więc to samo, nie mogę się tak za bardzo skupiać się na czacie, tak? Gdzie oni są? Halo, Niemcy! Szwabki! Szwabki! Jezu, wywalą mi ten odcinek. Bez kappy. Pozdrawiam Garry z Asie. Asie? Asie. Dobra. Co my tu mamy? Bez kitu nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Ty gdzie ja mam iść? Bo ja nie rozumiem. Ktoś mi powie? Wyjaśnijcie mi coś? Gdzie ja to ja mam iść? Bo nie mam bladego pojęcia. Bez kap, gdzie ja mam iść? Przed siebie? No dobra, idę przed... Zauważono zapasowy silnik. Uuu, silnik. Dobry. A, na takie zasadzie mam zrobić. Okej. Okay. Jest, jedną mam, jeszcze trzy. Dobra, zrozumiałem o co tu chodzi. Odblokowano kodeks, łowcy czołgów. Okej. Okay. Pozdrawiam Grzegorz, pozdrawiam. Użyj lornetki, by dotrzeć wrogów. No, cool. A jest, tak się robi lornetkę, dobra. Teraz to nabiera sensu. Tutaj tak. Tutaj są trzech szwabków. Tam jest chyba gdzieś czwarty. Dobra, a czego idę drogą w ogóle? Cześć Ispar, co tam u ciebie? Siemanko Bartek, pozdro. Cześć Szymek, pozdrawiam. Dobra, szwabki. Kurde. Ktoś mnie zauważył? Bez kitu. Jakim cudem? O Jezus, jestem idiotą! Dobra. Cześć Ispar, na razie. Okej, okay. Niemiec spadł? Każdy zadowolony. Serio, zauważyli mnie? Are you fucking kidding me? Przecież zauważyłem go łopatą, no bez przesady. Bez kitu. Aha. Załatwiłem typa łopatą, oni... Ach, nieważne. Usłyszeli kurę z takich kilometrów. No, fuck logic. Trochę, tak trochę.
Dobra, tutaj idą Niemcy. Już przyszykuję nasze R. Aha, R się przeładowuje. Nasze E? Nie, tym tutaj uderzało F. Dobra, F. Hej, chodź tutaj. Chodź tu, Szwabie. A masz, kurde. Sikiera na ryj. Sikierą wjeżdżam, kurde. XD. Dobra, okrążymy to teraz jakoś. Dobra, kolejny. Kolejny teraz przeciwnika trzeba to jakoś stłuc, który nas widzi. Tylko gdzie on się znajduje? O kurde, to jest ktoś. A tam nikogo nie ma co się cykać. Tutaj jesteś to nauczona pewnie na szóstkę, to ten. O jest. Ale go zrobię, patrzcie. A dobrze, Nicola. A u ciebie? A masz łopatą na ryj. Łopatę na propsie. Jo. Ej, Bart, to ja dalej nie wiem, czy pamiętasz, że jest spoko, fajne i trochę smutno. No jest i spoko, pamiętam cię, kojarzę tak mniej więcej. Cześć, Diamonds. No, Jezu, idą tutaj do mnie. Halo! Halo, policja, atakują. Szwaby atakują. Halo, szwaby atakują. Ty bez kapy. Serio nie wejdziesz tutaj? Masz łopatą na ryj. O kurde. No i idą na mnie. Fajnie. Super. Ekstra. Dzień dobry. Wow. Ale zebrał heada na ryj. Dobra, następny pan. Dobrze idzie. Aha, super. Alarm. Nie wiem, czy będzie wod, wiesz? Ja teraz to w ramach na YouTube'a to nagrywam, tak można powiedzieć. Takie na zapas będzie. Tak dwa odcinki sobie może nagram. No i na razie Werpo, dzięki, że byłeś. Krótko, bo krótko, ale poradzisz sobie, no muszę. Tylko trzeba mało amunicji, kurde. O Jezu, Szwab. O, co ja robię? O ty kur... A mnie zadźgą. Cześć, Montes. Szybko poszło. Cześć, Sylwa, co tam u ciebie? Cześć, Danewicz. Pocałuj mnie w dupę, XD. Ja na żartuję, Danewicz, oczywiście. Tutaj jeden. Nie, trzeba to jakoś po cichu zrobić, tylko nie mam pojęcia jak. Jazz. Troszeczkę też się zestresowałem. No, skąd mi tam już widzą? O kurde, co tu się odjadnie, Pawła? Dobra, idę tędyk. Tam trzeba tego gnoja zabić na górze. O ty, dziadu. Hehehehehehehe. No, are you fucking kidding me? Czemu oni mnie już widzą? Co tu się odpierdziela? Dobra. Tutaj jest na dole. Mi się może przydało kogoś tam na dole jeszcze zdjąć, ale najpierw troszeczkę sobie jeszcze posprawdzamy terenu i zobaczymy, czy tutaj nie ma więcej tych Niemców naszych. Cześć, FSK Light, co tam u ciebie? Dobra. O, co to jest? Broń. Jo, ale... Ej, mam snajperkę. A nie, to jest snajperka? Nie wiem, co to jest w sumie. No, ta snajperka będzie lepsza niż mi się wydaje, niż to.
A co tutaj kolega miał? Nic, okej. Ja mam gdzieś, że to ma broń z tumikiem to będzie, bo kurde, to będzie super. Cześć Abusz, co tam u ciebie słychać? Do której live? Nie wiem, dopóki mi się nie znudzi. Czyli tam może za 2-3 godzinki. Zobaczę. No jak oni mnie widzą? Jezu, BF. BF. Tak bardzo niekumaty. Więc jak to nie ma tumika, to jestem w dupie, nie? I to bez kappy. Tak, to nie ma tumika. Fajnie, super gra. O, tu śmieciu. Dobra. F! Frajer. No nie, już mnie widzą. Trzeba to gówno wyeliminować, będzie spoko. Dobra. Cześć Momo, kurczę, chyba tutaj nie było. No chodź tutaj, chodź. No chodź do mnie, chodź. Dobra, padł. R, dobra. Aha, tu to jest, to broń jakaś dziwna. Dobra, co my tu mamy? Okej, tutaj jeszcze ktoś nas widzi. A masz łopatą na ryj. Cześć Gramniko, cześć Debrix. Jeszcze mnie widzicie? To serio? Ludzie, dajcie sobie spokój, bez kitu. No lepsza broń. No R, halo. No, dziękuję. O tak, ta broń mi się podoba. Jest super. Dobra. Tutaj jeden mnie widzi. Przydałoby się go spacyfikować. O kurde, dzień dobry. Dobra, ginie. What the fuck? Dobra. Niemcy atakują! Ot, Niemcy jeden. Dobra. Pozdro od Hogatego. Bardzo zabawne. Dobra, padł. Jeszcze nie słyszę tych Niemców jednych, no. Bez kitu. Masz łopatą na ryj. Lubię to robić. Łopata na ryj, nie ma klienta, kurde. A nie, to było inaczej chyba. Nikt zda. Bo byłem w szoku, Danewicz. Jak mnie flotar zrajdował. Co to jest? Wyłącz alarm. Dobra. Wyłączyłem alarm. No nie chcę, żeby znowu mnie atakowali te Niemcy, no proszę, nie rób mi tego. No kolego, bądźmy, szanujmy się. No szanujmy się, proszę. Marty to Niemiec, bardzo zabójca. Marty to zabójca Niemców, no być może. Dobra, ginisz, Fabie. No i znowu. Dobra, do stodoły, do stodoły. Tylko pistolet. Hmm.
Tutaj nic. O ty kurde, od tyłu chcesz mnie zajść, Niemcu jeden. Masz łopatą na ryj. Zobaczymy, Diamonds. Gdzie mam Edka? Edek chyba gra w WOTA. Zostawiłem go. Patrzcie go. On tam kampi jeden. Wieży chyba. No patrz na go. Dobra, chodźmy do tej wieży. Jezu, ile sztury. A masz na ryj. Dobra. Dobra. Kolejna wieża. Okej. Okay. Co ja zrobiłem? Ale masz się, że istnieje sam problem z brakiem sojuszników. Aha. Widzę, że czad żyje własnym życiem, tak? No to dobrze, niech sobie na razie żyje. Bardzo się zabójca z łopaty. No, no wiecie. Jak szkoda, a czasem amunicji, to i łopata się przy... Da? Dobra, to było dziwne. Okej. Okay. I gdzie tutaj są nasze Niemcy, kochane? Że tak się wyrażę. O, są. Jeden, drugi, trzeci. Trzech Niemców. Których by się tutaj przydało spacyfikować trochę. Tak, odrobineczkę. Tu mamy dwa czołgi, więc to jest prawdopodobnie już to. Tam jest żywnie to, co Niemcy. No. No dobra, no to co? Idziemy na tych Niemców cholernych jednych. Cześć Tomuś, hehe. Sorry, że cię zostawiłem. Ale jak skończę nagrywać BF, to możemy sobie iść pograć na streamku coś innego, okej? Okay? Nie wiem, może GTA-sy zagramy? Albo Blockade'a zobaczymy. Dobra. Czyli tak. Gdzie są nasi Niemcy? Tu są nasze... Gdzie oni są? Tutaj jest jeden, a to są... O Jezus, ile Niemców. Ratuj tam mnie od nich. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Mówisz Diamonds? No to dobrze. Bartek bierz łopatę. Na trzech na pewno dużo zdziała ta łopata. Jakby tych zajść? To mnie zastanawia. No, na pewno nie od tego. Od frontu na pewno nie. Od frontu na pewno nie, po czym idę na front. Spoko. Od frontu. Co tam, Messi? Mów. Jak masz pytanie? Mam pistolet z Tumikiem? Mówisz o tym? Chyba nie jest Tumik. To mi się coś wydaje. Mam takie dziwne wrażenie. No chodź, chodź tutaj, chodź. Chodź kolego, chodź. Dostaniesz łopatą na ryj. Cześć Vergax. No chodź, dostaniesz łopatą na ryj. No chodź do mnie. Chodź tutaj Niemcu, no chodź. No chodź tutaj Szwabi jeden. Chodź. No idziesz. Ma z łopaty. O kurde, oni mają tutaj ciężką artylerię. No to jestem w dupie tak lekko. O kurwa. Dobra, padł. Oni mają artylerię. Dobra, no i co teraz? Oni tu są jeszcze! O jasna cholera. Dobra, padł. Wow, panie. Ale rozdupiło.
i co? No i chyba tyle. Dobra, tu jest kuń. I teraz te czołgi były gdzieś chyba tutaj, nie? A jest, dobra, mam. Doskonale. Messi, wiesz co? Zobaczymy. Może pozdrowić. Mam połowę. Dobra, połowa jest. Czyli kolejny cel. Idziemy teraz sobie, jak to Danewicz powiedział, do przodu. Okej. No to go do przodu. Czyli gdzieś tutaj. Okej. Dobrze patrzę? Chyba dobrze. Poczekaj, ja się cofam. A, bo ja miałem dwa posterunki oczyszczone, tak? I tutaj to samo. Oczyściłem, nie wziąłem tego. Z silnika tych części. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to może być? O, jest, dobra. O. I jeszcze tylko jedna. Serio? Jeszcze jedna? Miało być tylko trzy. No, super. No dobra, no to jeszcze jeden. Ale... Chwila, bo nie czaję tego teraz. Nie zrozumiałem gry. Gdzie jeszcze jedna? Tutaj? No to wygląda, że tutaj. Gdzieś, nie. Nie, nie, teraz nie strzegiem gry, o co? A tutaj, dobra, jest. No i co, chyba skończyliśmy zadanie. No to mam komplet, wracam do Bez. Okej, to wracamy do Bez. Bez jest tam. No to go Bez. Nowy cel, wróć do czarnej Bez. Okej. I to chyba tyle, chyba będzie za chwilę koniec odcinka z tego, co mi się wydaje, więc... Za chwilę sobie przerwiemy nagrywanie i zaczniemy sobie drugi odcinek, a potem zobaczymy, co będzie. FSKJ Live, jest to moja sama czarne włosy, właśnie jej przeformowałem ostatnio. Zaraz życie zaatakuje, oby nie. No i co, koniec? Wsiądź do czołku. O kurde! O, tu jeden. Chyba zgubiłem drogę. I tu nie ma tej jednej właściwej. Znajdziemy ją. Ty kierujesz. Dobra robota, chłopcy. Fan tego, dzięki za suba. Tak. Spisaliśmy się, nie? Tak. Dobra, to już chyba wszystko. Rozruszajmy ją. Robiłem wszystko jak trzeba! Wszystko! Przez całe moje życie! Całe moje życie nic tylko! Przestrzegałem cholernych zasad! Co się z tobą stało? Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! Dalej! No dalej, Bez! Weź się w garści i spróbuj mi pomóc! Cześć, Oliver. Myślałem, kurwa, że lubisz walkę! Walcz!